Steve Capuady w Legii Warszawa. Wojskowi podali oficjalny komunikat, że stoper zamienił pierwszoligową Wisłę Płock na ekipę wicemistrza Polski. Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni o Piłce. Zapraszam was na gorący odcinek transferowy, bowiem wybuchła transferowa bomba w Ekstraklasie. No i nie byłbym sobą, gdybym się do tego oczywiście nie odwołał. Na samym początku oczywiście zachęcam do przyciśnięcia w ten magiczny czerwony guzik na dole o nazwie subskrybuj. Kliknijcie koniecznie, żeby być na bieżąco. Nie zapomnijcie także o kciuku w górze pod filmem. A teraz zaczynamy. Przede wszystkim powiedzmy sobie, kim jest Steve Capuady, natomiast myślę, że obserwatorom Ligi Polskiej na absolutnie tej postaci nie trzeba przybliżać. Wyróżniający się stoper Wisły Płock, tak możemy śmiało powiedzieć, chociaż oczywiście zdaję sobie sprawę, jak wyglądała zwłaszcza wiosna w wykonaniu nawciarza, ale też no, generalnie piłkarza. Wiadomo, że klub został zdegradowany, no i z tego klubu odeszło wielu kluczowych zawodników, między innymi Jakub Rzeźniczak, Rafał Wolski, no i zakończyło się też wypożyczenie Bartosza Śpiączki, także wielu piłkarzy, co uzasadnione, opuściło klub. Został oczywiście, powiedziałbym, określony kręgosłup. Natomiast wychodzi na to, że 25-letni Capuady do tego kręgosłupa nie należał. W żadnym spotkaniu dotychczasowego sezonu Fortuna pierwszej ligi Capuady nie zagrał w drużynie Marka Sagonowskiego, no i oznaczało to jedno, że piłkarz jest na wylocie. Mówiło się między innymi o włoskiej Wenecji, to jest drugoligowy klub, ewentualnie właśnie o Legii Warszawa. Sam nagrałem materiał na ten temat, także możecie sobie sprawdzić ten film, odsyłam was oczywiście do niego. Tam generalnie jakby tłumaczyłem sylwetkę piłkarza, jego, powiedziałbym, ewentualną rolę w Legii, no bo mówiło się sporo, że Kostas Runianić rozmawiał z Capuadym, nawet nakreślił mu właśnie plan, jak jego przygoda może się potoczyć przy Łazienkowskiej, natomiast sama Wisła Płock ponoć była bardzo zdecydowana, by tego piłkarza sprzedać za granicę. Nawet nie chodziło o samą kwotę transferu, tylko najpewniej o taki, powiedziałbym, transfer wewnątrz, no właśnie, no nie ekstraklasowy, no bo przecież Wisła Płock spadła, ale generalnie myślę, że bardziej klubowi z Płocka zależało na tym, by jednak piłkarz opuścił Polskę. Ten jednak dobrze czuł się w kraju, jak zresztą sam podkreślał, pytany o jego ewentualną przyszłość. Wszystko zakończyło się dzisiaj, a więc 22 sierpnia, no i Legia oficjalnie zaprezentowała swój nowy nabytek. W Warszawie będzie grał z numerem 3, no i związał się też 3-letnią umową z drużyną Kostu Runianicza, także widać, że ta trójka mu ewidentnie leży. Co ciekawe, ma oczywiście wejść od razu w buty Majka Nawrockiego, obrońcę, który opuścił Legię i zasilił szkockiego giganta, więc Celtic Glasgow, za aż 5 milionów euro. Jeżeli chodzi o samą Legię i te jej, powiedziałbym, wyczyny transferowe, no to rzeczywiście można klub z Łazienkowskiej pochwalić. Nie ma tutaj mowy o transferowej rewolucji, tylko jest taka, powiedziałbym, bardzo przemyślana budowa zespołu. Mówimy o ledwie piątym wzmocnieniu, mówię ledwie, no bo w świetle niektórych klubów no to nie jest rzeczywiście coś imponującego, natomiast mogą imponować te ruchy pod kątem tego, że są to najczęściej, czy właściwie wszyscy dotąd, piłkarze do grania, bo dotąd do Legii trafił oczywiście Patryk Kun, który zamienił Raków na Legię, no i oczywiście ktoś może mówić, że Kun jeszcze swojej pełni nie pokazał. Oczywiście też tę wiosnę w Rakowie miał słabszą, gdzie ewidentnie przegrywał rywalizację z Jeanem Carlosem Silvą. Natomiast w mojej opinii jeszcze w Warszawie się rozwinie, no i na pewno nie pokazał pełni swoich możliwości. Oczywiście jeszcze do Legii przyszedł Mark Gual, a więc aktualny król strzelców, który trafiał dla Jagiellonii Białystok. No i tutaj wszyscy w Warszawie liczą na to, że będzie równie skuteczny w barwach Legii Warszawa. Mówimy też o dwóch transferach, powiedziałbym, zewnętrznych, spoza Ekstraklasy. To jest oczywiście Radovan Pankow, który obecnie ma pewne problemy zdrowotne. Teraz wrócił do treningów z Legią, no i też to ma być dodatkowa alternatywa do obrony, bo też mówimy o tym właśnie bloku obronnym. Plus oczywiście Jürgen Elitim, myślę, że najciekawszy transfer, choć oczywiście ciężko tak konfrontować te wszystkie ruchy, no bo Gual to też, no właściwie wydawałoby się transferowa bomba. Na razie pokazał Warszawie niewiele, oczywiście abstrahując od tego meczu z Austrią, gdzie wyglądał fenomenalnie. Natomiast generalnie myślę, że Elitim to też jest ciekawy piłkarz, który ma papiery na to, by stać się przyszłością gwiazdą Ekstraklasy. Wróćmy jednak do Capuadiego. Ten ruch absolutnie się broni, to na każdej płaszczyźnie. Przede wszystkim piłkarz, który zna Ekstraklasę, no bo cały sezon występował w Wiśle Płock, trafił do Polski latem 2022 roku, no i po roku zmienia Wisłę Płock na Legię Warszawa. O samym piłkarzu dyrektor sportowy Legii, a więc Jacek Zieliński, wypowiada się tak. Sprowadzenie środkowego obrońcy był jednym z naszych priorytetów i cieszę się, że doszło do tego transferu. Steve Capuady dysponuje dobrymi warunkami fizycznymi, lubi wyprowadzać piłkę i jest lewonożny, co zawsze stanowi dodatkowy atut na jego pozycji. Potrzebowaliśmy obrońcy o takim profilu. No specjalnie podkreśliłem słowo lewonożny, bo myślę, że to jest faktycznie ważny aspekt. Zwróćmy też uwagę, że Legia gra na trójkę z tyłu, a więc to jest blok piłkarzy ustawiony we trzech. Kostas Runianić między rundą jesienną a wiosenną poprzedniego sezonu wymyślił niejako nową pozycję dla Jurego Ribeiro, który przychodził do Warszawy jako nominalny lewy obrońca, jako półlewy stoper. I gdzieś tam to naprawdę nieźle wyglądało. Oczywiście Ribeiro ma pewne, powiedziałbym, ograniczenia fizyczne, no nie jest to wieżowiec,
więc też nie jest w stanie wiele zdziałać. Natomiast jeżeli chodzi o rozegranie piłki od lewej strony, to faktycznie w tym elemencie naprawdę nie ma się czego wstydzić. Plus bardzo aktywny, jeżeli chodzi o wyjście z piłką do przodu w kolejną tercję ofensywną, Rafał Augustyniak, który przecież no jest, powiedziałbym, takim naturalnym, środkowym, defensywnym pomocnikiem. No on jest jakby takim pomocnikiem z wykształcenia, natomiast też przeformatowany w Legii na środkowego obrońcę. Plus Kapuadi, a więc piłkarz, który również potrafi piłkę wyprowadzać. Do tego mamy zawsze walecznego i takiego równogrającego, no czasami elektrycznego, Artura Jędrzejczyka, no i jest oczywiście Radovan Pangow. Także naprawdę to wszystko wygląda nieźle. Myślę, że ta defensywa Kostruniańcza będzie wyglądała ok. Zważywszy też na to, że oczywiście Legia walczy o Europę, więc o rozgrywki europejskie, żeby konfrontować się co 3 dni w lidze, w Pucharze Polski, a także w europejskich pucharach. Także trzymamy kciuki, żeby po pierwsze Legia tam awansowała, natomiast co uzasadnione, zespół musi być odpowiednio wzmocniony, więc ten transfer, który ma być też następstwem Majka Nawrockiego, który opuścił Legię, ma ręce i nogi, broni się pod każdym, powiedziałbym, elementem. Jeżeli chodzi o samą kwotę, no to nieoficjalnie padały kwoty w okolicach 1 000 000 zł, natomiast jak jest finalnie, nie wiadomo, rzecz jasna w tym oficjalnym komunikacie Legia tego nie podała, ale możemy spekulować, że jest to mniej więcej 300-350 tysięcy euro. Sam piłkarz od razu po transferze oczywiście wypowiada się o Legii w samych superlatywach. Zobaczymy, czy będzie taki, powiedziałbym, przeskok z jego perspektywy, tak jak chociażby w przypadku Marka Gola, który od razu porównał sobie, powiedziałbym, warunki w Jagiellonii Białystok, a Legii Warszawa. Natomiast sam Kapuadi wypowiada się w ten sposób: jestem bardzo podekscytowany nowym wyzwaniem w mojej karierze i dziękuję za zaufanie. Patrzę w przyszłość i czekam na to, aby rozpocząć grę w nowym klubie. Słyszałem o Legii Warszawa już dużo wcześniej, nie tylko od zeszłego sezonu. To taki klub, w którym chcesz zagrać przynajmniej raz w swojej karierze. Jestem obrońcą o takim profilu, które lubi operować piłką, a wiadomo, że głównym celem dla defensora jest przede wszystkim bronienie. Najważniejsze będzie to, aby dać siebie wszystko na boisku. Chcę grać dla zespołu jak najwięcej i walczyć o trofea, mówi Steve. Kapuadi, no będzie miał szansę walczyć o te trofea, no bo oczywiście Legia jest jednym z faworytów do mistrza Polski, tak samo też ma wysokie notowania do tego, by zwalczyć o coś dużego w Pucharze Polski, no i być może powtórzyć ten sukces sprzed roku, jakim było trofeum w tych rozgrywkach. Podsumowując, transfer jak najbardziej na tak, oczywiście ten transfer się broni, najpewniej największym poszkodowanym jest sama Wisła Płock, natomiast też drużyna Marka Saganowskiego jakby od początku zaznaczyła, że ten stoper nie będzie się liczył w kadrze, no i powiedziałbym, od początku go skreślono. Do grona piłkarzy, którzy opuścili Wisłę Płock, należy też dołączyć Dominika Furmana, obecnie były pomocnik chociażby Legii Warszawa, czy Wisły Płock właśnie jest bez klubu. Rozwiązał swoją umowę, także też pewnie czeka na zatrudnienie, bądź w ogóle rozważa zakończenie kariery, natomiast to też jest ciekawa postać, no i być może wkrótce usłyszymy o nowym klubie tego piłkarza. Dzięki, na sam koniec oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, szybki raport transferowy z tego, co się właśnie wydarzyło, dajcie też znać koniecznie, czy chcecie więcej filmów w takim klimacie, no bo mówiąc całkiem serio, zaraz po sprawdzeniu komunikatu prasowego zabrałem się za kamerę i nagrałem ten materiał, także dawajcie znać koniecznie, co uważacie i czy więcej takich filmów w tym klimacie. Oczywiście standardowo przypominam kciuka w górze pod filmem, subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.